Cześć, z tej strony Dodek. W dzisiejszym dniu będziemy próbować przekroczyć tą rzekę, na której w tym momencie jestem suchą stopą, żeby się nie zmoczyć, co prawdopodobnie się zdarzy, żeby nie wpaść do wody i sobie nic nie zrobić, co mam nadzieję, że się nie zdarzy, więc zapraszam do oglądania nowego Dodek z Journala. Rozgrzeweczka, to jest właśnie fajne, że tu sobie poskaczę po tych kamieniach i troszkę się rozgrzeje. No i już co, praktycznie jesteśmy na drugim brzegu. Oj, szedłem chyba tamtędy, więc muszę zawrócić. Co, jesteśmy z powrotem. Ale zadyszkę można przy tym złapać od razu. Fajnie. Dobra, ale dogrzejmy kostki. Dogrzejmy ręce. Ręka ciągle uszkodzona. Więc szukam jakichś alternatywnych rozwiązań dla treningu, żeby tej ręki nie używać i nie uszkodzić. Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Keep my head up when I act, head up, that's a fact. Never looking back, I'ma keep myself on track. Keep my head up, staying strong, always moving on. Feel I don't belong, tell my thoughts to move along. Push myself to be the best, die with no regrets. Live with every breath, see my message start to spread. And I had so many dreams, when you hit your teens. Life ain't really what it seems, try to find out what it means. Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Yeah, I put out all the songs, it's my only medicine, yeah. Everything I do, I'm just being genuine, yeah. I'm sick of being screwed, feel my own adrenaline, yeah. I do just what I do, and I hope you let me in, yeah. I'm grateful, oh yeah. Able, oh yeah. I'm stable, oh yeah. I want the real stuff, everybody listen up. Cause I'll only say it once, I'm gonna show you all the path. If you want it bad, I'm gonna show you where it's at. Yeah, how you can get it back, yeah. Cause I ain't never done, I'll be number one. Working hella hard until I get just what I want, yeah. Rises like the sun, yeah. Fatal like a gun. Shooters gonna shoot and I'm gonna shoot until I've won, yeah. Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Yeah, I put out all this art, it's my only medicine, yeah. Everything I do, I'm just being genuine, yeah. I'm sick of being screwed, feel my own adrenaline. Yeah, I do just what I do, and I hope you let me in, let me in. Robi się już ciemno, ale jest tu tyle zabawy, że szkoda mi to miejsce opuszczać tak szybko. Szkoda, że tak późno się dzisiaj wybrałem, na pewno jeszcze tu wpadnę, bo jest kilka innych linii, dzięki którym można przekroczyć tę rzekę. A jeżeli nawet nie to, to fajnie poćwiczyć koordynację ruchową. I pokażę Wam, jak w idealnie prostej linii praktycznie będę mógł do Was biec, więc mam nadzieję, że to będzie fajnie widać. Mega zabawa.
bardzo szybko robi się ciemno i chłodno. Na szczęście ciuchy dzisiaj się nie przydały, ale na pewno chciałbym tu więcej poćwiczyć, dłużej, fajniej się pobawić, dużo technicznych ruchów. Fajnie to by było z kimś się pogonić po prostu, że ktoś za mną biegł z kamerą. Może mi się uda kogoś znaleźć, ale i tak jestem zadowolony, że udało mi się zrobić ujęcia z drona. Udało mi się nagrać kilka fajnych ujęć, takich, że no myślę, że będą efektownie wyglądać. I mam nadzieję, że wam się ten film spodoba. A jak chcecie więcej takich ciekawych materiałów, no to ja się przyglądnę tu okolicy, bo jak zwykle szukałem takich miejsc, zamknięty jestem troszkę w tym, że ten freerunning, ten parkour to są takie miejskie sporty, a matka natura, jak widać, naprawdę dała tutaj radę i to, no powiem wam, jakieś parkour parki i tak dalej, to się mogą przy tym schować, bo tutaj może jakieś błędy nie będą karane tak mocno, bo nie połamiemy się, wpadając tutaj do wody, na pewno to troszkę zamortyzuje różne upadki i tak dalej, co najwyżej jakaś kostka skręcona. Tam, jeżeli wpadniemy na jakieś kamienie luźne, ale mimo wszystko to jest taka presja otoczenia, a zarazem fajna taka radość, że udaje ci się, że nie wpadasz do tej wody, takie wynagrodzenie twojego treningu, że jesteś suchy po prostu. Więc zostawcie tam łapki w górę, subskrypcje i te inne rzeczy, które są ważne dla algorytmu YouTube'owego, żeby mój kanał się po prostu rozrastał, bo no chciałbym to robić. I będę to robił, ale zawsze to jest, wiecie, przyjemniej po prostu, gdy macie jakieś grono odbiorców i możecie się tym po prostu pochwalić i z kimś podzielić. A dodatkowo może ktoś zobaczy to miejsce, przyjdzie, odkryje i też się będzie tak świetnie bawił tutaj jak ja. Trzymajcie się, na razie, cześć!